Dzień dobry Państwu. Zapraszam na podcast Mariański Grup Whistling Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego. Co z tymi sygnalistami? Ochrona w prawie i w praktyce. Ja nazywam się Bartosz Rodak, jestem adwokatem, doradcą podatkowym, menadżerem do spraw compliance w Mariański Grup. Jest ze mną też pani Urszula Bryś. Witam serdecznie pani mecenasie. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestii dotyczącej sygnalistów z dwóch perspektyw, z perspektywy prawa, czyli z mojej perspektywy, i z perspektywy praktycznej, już ujęcia konkretnego rozwiązania dotyczącego sygnalistów, które zaprezentuje pani Urszula i omówi właśnie od tej strony takiej już praktycznej, dzieląc się z nami doświadczeniami z wdrożeń, które przeprowadzała w czasie swojej kariery. My będziemy bazować zasadniczo na projekcie ustawy, który przed świętami został przyjęty przez Radę Ministrów, najprawdopodobniej już w niezmienionym kształcie, trafi teraz do prac parlamentarnych. Natomiast oczywiście musimy odnieść się w pierwszej kolejności do przepisów dyrektywy unijnej, bo przepisy polskie o ochronie sygnalistów, proszę Państwa, to jest implementacja dyrektywy europejskiej z 2019 roku, rozwiązanie kompleksowe, które dotyczy już wszystkich tak naprawdę obszarów życia, a nie tak jak do tej pory w prawie polskim miało to miejsce, jeżeli chodzi o rozwiązania o charakterze sektorowym. Do tej pory u nas mieliśmy przepisy o sygnalistach w prawie bankowym, w przepisach lotniczych, w ordynacji podatkowej, w projekcie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czy w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Natomiast teraz będziemy mieli już na podstawie dyrektywy i naszej ustawy rozwiązanie kompleksowe dotyczące całości zagadnienia. I teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta historia. Przepisy zostały przyjęte w 2019 roku, wtedy też weszły w życie. W 2021 roku minął termin unijny na wprowadzenie w życie niezbędnych przepisów i wdrożenie procedur w dużych podmiotach, czyli tych powyżej 250 pracowników oraz firm z sektora usług finansowych. W 2023 roku podmioty zatrudniające od 50 pracowników do 249 pracowników miały mieć wdrożone zgodnie z dyrektywą swoje rozwiązania dotyczące sygnalistów. No, skoro my mówimy dzisiaj po świętach Wielkiej Nocy 2024 roku o tym, co będzie, to znaczy, że te przepisy unijne no w Polsce nie zostały implementowane. Proszę Państwa, od 2019 roku projektów ustaw, różnych wersji tych projektów było kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, no i niestety żaden z nich nie został wprowadzony. Nasze przepisy polskie zgodnie z projektem ustawy zostały skonstruowane w ten sposób, że wchodzą w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, czyli tych zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich bądź odpowiedniego organu administracji państwowej i jednego przepisu dotyczącego informacji o zgłoszeniach zewnętrznych, który ma się znaleźć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, czyli ten jeden przepis też wejdzie dopiero w życie po upływie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia. O co dokładnie chodzi, opowiem później. Proszę Państwa, oczywiście, jako że teraz będziemy bazować na przepisach projektu, mogą Państwo do tego projektu zgłaszać pytania. My te pytania będziemy rozpatrywać po zakończeniu prezentacji. Zostawiamy sobie czas na tak zwaną sesję Q&A i wtedy będziemy najprawdopodobniej starali się odpowiedzieć na jak największą ilość pytań. Oczywiście proszę brać pod uwagę, że jest to kwestia projektu, więc pewne rzeczy jeszcze mogą się zmienić. O ile na etapie rządowym raczej nie przewiduję takiej możliwości w większym zakresie, o tyle na etapie prac parlamentarnych już te zmiany gdzieś wprowadzone mogą być. No i właśnie, najnowszy projekt ustawy, jak on wygląda? Czego dotyczy sygnalizacja? No proszę Państwa, obszarów sygnalizacyjnych jest bardzo dużo. Tutaj są one wylistowane w pełni. Proszę zwrócić uwagę w szczególności na punkt 18, punkt 19, czyli konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela. To jest bardzo szeroki punkt. I punkt 19 to są inne obszary, które pracodawca, a właściwie podmiot, który ma wdrożyć procedurę wewnętrzną,
sam wskaże z własnej nieprzymuszonej woli. On nie musi, procedura sygnalizacyjna nie musi dotyczyć tylko tych obszarów z punktów 1 do 18, może dotyczyć też różnych innych kwestii, na przykład regulacji wewnętrznych czy stosowanych standardów etycznych. To jest istotne z punktu widzenia tych przedsiębiorców, którzy na przykład działają w grupach kapitałowych, które stosują kodeksy etyki, które stosują wypracowane regulacje wewnętrzne, ale też stosują na przykład normy ISO czy też inne standardy samoregulacyjne, bo naruszenie tych standardów nie zawsze będzie skutkowało naruszeniem prawa w obszarze prawa pracy, korupcji, zamówień publicznych, bezpieczeństwa żywności, pasz czy innych, ale może powodować na przykład problemy z utrzymaniem tego standardu certyfikacyjnego. Więc dla takiego pracodawcy zgłoszenia sygnalizacyjne w tym obszarze również mogą być istotne. Jeżeli chodzi o to, kim jest sygnalista, proszę Państwa, wbrew obiegowej opinii i takim sygnałom, które najczęściej się pojawiają, sygnalista to nie jest donosiciel. Sygnalista to nie jest kapuś, to nie jest osoba, która prowadzi działalność negatywną. To jest osoba, która w dobrej wierze zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa, o którym dowiedziała się w kontekście związanym z pracą. Ona musi się dowiedzieć o tym w kontekście związanym z pracą. To może być pracownik, przyszły, aktualny, były, tymczasowy danego pracodawcy. To może być osoba na umowie cywilnoprawnej, która też jest de facto pracownikiem. To może być osoba samozatrudniona, czyli współpracownik w ramach umowy B2B. To może być akcjonariusz, wspólnik, członek organu, prokurent, w zasadzie każdy, kto ma styczność z przedsiębiorstwem jako pracodawcą, jako uczestnikiem obrotu gospodarczego. To mogą być też funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze, ale tak jak mówię, musi być to w kontekście związanym z pracą, czyli jeżeli ja się dowiaduję o pewnej nieprawidłowości, to jeżeli mam możliwość ujawnienia jej w kontekście właśnie związanym z pracą, to wtedy mogę być sygnalistą. Natomiast jeżeli dowiaduję się na przykład o jakichś nieprawidłowościach, nie wiem, siedząc na meczu i słuchając komentarzy po prostu osób, które siedzą obok mnie, albo siedząc w domu przed telewizorem i słysząc, co się dzieje za oknem i słysząc, że tam doszło do jakiegoś naruszenia prawa, to jeżeli wtedy postanowię o tym dokonać jakiegoś ujawnienia, nie jestem sygnalistą. Wtedy jestem tak naprawdę właśnie osobą, która ewentualnie zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i tak dalej. Natomiast sygnalista to jest osoba, która działa w kontekście związanym z pracą. I ona tak naprawdę działa w interesie też pracodawcy, nie tylko w interesie własnym, nie tylko w interesie społecznym, ale też w interesie pracodawcy, o czym pewnie będzie Państwu mówić Pani Urszula, która ma dość tutaj ciekawe dane w tym zakresie. I znowu, kiedy on podlega ochronie tej sygnalizacyjnej? Jeżeli dokonane zostało to zgłoszenie w dobrej wierze, czyli istniały uzasadnione podstawy do zgłoszenia, proszę Państwa, czyli to nie jest tak, że dokonujemy zgłoszenia o czymkolwiek, jakkolwiek w ramach swoich, w cudzysłowie, kompetencji, ale chcąc na przykład zaszkodzić swoim kontrahentom, chcąc zaszkodzić swojemu pracodawcy, chcąc zaszkodzić swojej konkurencji wewnątrz firmy, tak? Czyli na przykład jakiemuś, w cudzysłowie, koledze, który grozi, że zabierze mi awans, no to nie podlegam wtedy ochronie sygnalizacyjnej. Jeżeli to zgłoszenie musi być dokonane w ramach reżimu sygnalizacyjnego, czyli musi być albo wprowadzony w ramach procedury wewnętrznej, albo w ramach procedury zewnętrznej, ewentualnie ujawnienia publicznego, jeżeli do niego dojdzie. Kolejny aspekt to, że nie może dotyczyć wyłącznie samego zgłaszającego, czyli ja nie mogę być sygnalistą we własnej sprawie, że naruszono moje prawa. Sygnalista to jest osoba, która działa jednak trochę na zewnątrz i trochę w interesie ogółu, a nie tylko w interesie własnym. No i nie może być to osoba, która jest świadkiem koronnym, w cudzysłowie, a więc osobą, która działa w taki sposób, że ujawnia własną nieprawidłowość, własne działanie niezgodne z prawem. Sygnalizacji dokonywać można na trzy sposoby. Są to zgłoszenia wewnętrzne, czyli w ramach organizacji, w ramach podmiotu będącego pracodawcą. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane w Polsce według projektu w ramach procedury, którą przygotuje Rzecznik Praw Obywatelskich, bądź też poszczególne organy zajmujące się różnymi obszarami życia, tak? Mieli Państwo te obszary, w których można dokonywać sygnalizacji, one też będą miały te właśnie kanały zgłoszeń zewnętrznych, natomiast RPO ma być tym docelowym,
kanałem, no i ujawnienia publiczne, czyli ujawnienia tak naprawdę głównie przez media. My się skupimy na tych pierwszych, na zgłoszeniach wewnętrznych, bo to jest coś, co jest istotne z punktu widzenia pracodawcy, to jest coś, co jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. My będziemy działać właśnie z państwem, z przedsiębiorcami, będziemy wdrażać rozwiązania dotyczące zgłoszeń wewnętrznych, więc na tym będziemy się skupiać. Kto musi wprowadzić? Proszę Państwa, obowiązek zgodnie z projektem ustawy dotyczy tych podmiotów, na rzecz których według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób. I tutaj do tego limitu 50 osób wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty albo osoby, które świadczą pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, czyli na przykład na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli te osoby same nie są pracodawcami w związku z wykonywaną czynnością. Czyli jeżeli mamy pracowników, no to przeliczamy na pełne etaty, liczymy ile, czy wypełnia nam się limit 50 osób. Jeżeli mamy zleceniobiorców, też ich bierzemy pod uwagę, liczymy, czy są, mieszczą się do 50 osób. Osoby te świadczą, jeżeli mamy współpracowników na umowach B2B, te osoby też moim zdaniem się liczą, jeżeli w ramach tej współpracy nie delegują do nas pracowników, nie mają pracowników, tak? Czyli są samozatrudnieni i są jednoosobowymi przedsiębiorcami. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zgłoszenia w jednostkach samorządu terytorialnego, tam dochodzą dodatkowe wymogi dotyczące tego, która jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego ma te kwestie realizować, bo co do zasady nie realizuje ich sama jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina, powiat, województwo, ale odpowiednia jednostka organizacyjna. W wypadku mniejszych powiatów i gmin tutaj te jednostki organizacyjne, to faktycznie wtedy przechodzi dopiero na same gminy i powiaty, ale to w tych mniejszych jednostkach administracyjnych poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Pozostali przedsiębiorcy, proszę Państwa, czyli ci, którzy mają mniej niż 50 osób w stanu zatrudnienia na 1 stycznia bądź 1 lipca danego roku, mogą wdrożyć te przepisy. Proszę Państwa, nie ma żadnych przeszkód, żeby te przepisy wprowadzić w każdej firmie, nawet mniejszej. No oczywiście w praktyce, proszę Państwa, w firmie, która ma jednego pracodawcę i jednego pracownika, no może być to mało praktyczne. Natomiast te 50 osób ma być, jest tutaj jako taki próg odcinający, powyżej którego jest obowiązek, poniżej tego obowiązku nie ma, natomiast my oczywiście zachęcamy. Jakie są podstawowe obowiązki przedsiębiorcy? No właśnie, to jest to istotne, ta istotna kwestia. Po pierwsze, to jest stworzenie tego kanału zgłoszenia, jeżeli wypełniamy ten obowiązek przekraczania 50 osób. Po drugie, to są posiadanie niezależnie organizacyjnie podmiotu przyjmującego i weryfikującego zdarzenia podlegające sygnalizacji. Tutaj ten podmiot musi być niezależny, to znaczy on musi być odpowiednio wyodrębniony wewnętrznie w strukturze firmy, ewentualnie może być to podmiot zewnętrzny, na przykład kancelaria, która przyjmuje i weryfikuje te zdarzenia. To może być podmiot taki jak firma pani Urszuli, która zapewnia rozwiązanie we współpracy z innymi podmiotami. On ma przyjąć, zweryfikować. Ma też wysłać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, bo proszę Państwa, obowiązkiem naszym jako przedsiębiorców jest przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie tego, oczywiście jeżeli jest udzielona taka możliwość, i rozpatrzenie w określonym ustawowo terminie nie przekraczającym 3 miesięcy. Mamy obowiązek podejmowania działań następczych z zachowaniem tak zwanej należytej staranności, czyli musimy prowadzić nasze działania. Dostajemy sygnalizację, my nie możemy tej sygnalizacji zignorować. My po pierwsze musimy napisać do osoby, która tą sygnalizację zgłasza w 7 dni, że tak, dostaliśmy pana sygnalizację, rozpatrujemy ją maksymalnie 3 dni i podejmujemy działania następcze. Takim działaniem następczym może być na przykład złożenie odpowiedniego zawiadomienia do odpowiedniej organizacji, czy to do prokuratury, czy do urzędu skarbowego, czy do innego organu administracji publicznej, ale może być to podjęcie działań wewnętrznych, na przykład zmiana struktury organizacyjnej, bo się okazuje, że istniejąca struktura nie zapewnia odpowiedniego poziomu kontroli. Obowiązkiem jest też prowadzenie rejestru zgłoszeń, a więc prowadzenie możliwości wyliczenia, ile zgłoszeń było dokonanych, ewentualnie w jakich obszarach
No tutaj ten rejestr zgłoszeń musi być prowadzony na wypadek ewentualnych kontroli. No i oczywiście, proszę Państwa, mamy obowiązek wprowadzenia zrozumiałych i łatwo dostępnych procedur. Tutaj znowu kluczowe jest właśnie położenie tego akcentu na zrozumiałe i łatwo dostępne procedury. To nie może być procedura, która utrudnia złożenie sygnalizacji. Wręcz przeciwnie, ona ma tą sygnalizację ułatwiać, zachęcać niejako. Procedura zgłoszeń wewnętrznych tak organizacyjnie wygląda w ten sposób, że mamy zgłoszenie. W ramach zgłoszenia, po przyjęciu zgłoszenia jest informacja zwrotna o jego przyjęciu, jest analiza zgłoszenia, informacja zwrotna o rozpoznaniu, czyli zakończeniu tej analizy i podjęcie działań następczych. Więc tutaj jest to taka dość prosta ścieżka, oczywiście to jest schemat. Ten schemat w praktyce może być bardziej skomplikowany, no bo proszę Państwa, analiza zgłoszenia to nie zawsze jest tak, że trafi to do jednej osoby, podmiotu niezależnego, podmiotu wewnętrznego i ten podmiot sam coś zrobi, sam przeanalizuje ten podmiot, możliwe, że będzie musiał zasięgnąć opinii innych organów w strukturze, może być to konieczność podjęcia innych działań, może być to rozwinięte. Może by się okazać, że na przykład zgłoszenia są przyjmowane w takiej formie, że nie ma adresu zwrotnego, co oznacza, że informacja zwrotna o przyjęciu no nie ma być jak wysłana. To też musi być przewidziane. To znowu informacja zwrotna o przyjęciu ma być wysłana w takiej formie, w jakiej sobie sygnalista tak naprawdę życzy. On sobie wskazuje, jaki kanał komunikacji jest dla niego najlepszy. Informacja zwrotna o rozpoznaniu również musi być przekazana, no i muszą być podjęte działania następcze, a te działania następcze tak naprawdę no, nie da się przewidzieć w tej chwili, jak będą wyglądały. To zależy od przypadku konkretnego jednego. Jak wygląda procedura przyjęcia procedury? Bo to, proszę Państwa, też jest istotne. Nasz ustawodawca jasno wyraził, że projekt procedury ma być ustalony przez pracodawcę i ona ma być poddana konsultacjom z pracownikami, ewentualnie z zakładową organizacją związkową, jeżeli takowa funkcjonuje. Te konsultacje mają trwać minimum 5 dni, maksymalnie 10 dni. Muszą, tak ustawodawca sobie to określił. Jeżeli te konsultacje zostaną zakończone, projekt procedury wchodzi w życie 7 dni po jego ogłoszeniu. Więc tutaj mamy ten obowiązek konsultacji z pracownikami, z zakładową organizacją związkową. Chodzi też o to, żeby te rozwiązania w praktyce funkcjonowały. Tak? No tutaj jedno to jest narzucić rozwiązanie. No jeżeli pracodawca narzuca takie rozwiązanie, to ono nie zawsze będzie w praktyce funkcjonować, dlatego przyjęto tą procedurę konsultacyjną jako pewien element działania. Co taka procedura musi określać, proszę Państwa? To są elementy, które są obowiązkowe. Po pierwsze, jednostkę wewnętrzną bądź zewnętrzną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. Tak? Po drugie, musi być określony sposób przekazywania zgłoszeń, co najmniej ustnie bądź pisemnie. Może być wdrożony inny, tutaj pani Urszula nam opowie o szczególnym sposobie przekazywania zgłoszeń, który no, ma pewne cechy pozwalające powiedzieć, że jest to lepszy system od na przykład przyjmowania zgłoszeń ustnych. Po trzecie, musi być wskazana bezstronna jednostka, podmiot, osoba upoważniona do podejmowania działań następczych. Teoretycznie może to być podmiot z punktu pierwszego, czyli tej jednostki upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń. To może być skumulowane w jednej jednostce. Także tutaj mamy taką możliwość działania. Jest to sposób, tylko musi być ta jednostka bezstronna. Ona musi być nie dość, że niezależna, to jeszcze bezstronna. Tryb postępowania z informacjami, które są uzyskiwane w ramach sygnalizacji, sposób potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, to są takie dość oczywiste kwestie, tak? Czyli tego, co się z tą informacją, którą dostaniemy w ramach procedury dzieje, obowiązek podjęcia działań następczych, czyli wskazanie, jakie działania będą podejmowane, termin na przekazanie informacji zwrotnej, bo tutaj znowu ustawodawca, tak jak mówiłem wcześniej, określa nam pewne terminy maksymalne, jak szybko musimy zareagować, natomiast my możemy je określić krócej. Nie ma problemu, żeby przyjęcie zgłoszenia było potwierdzane w ciągu 24 godzin, a przekazywanie informacji zwrotnej było dokonywane w ciągu tygodnia. Tylko to jest pytanie do nas, jako pracodawców, jako przedsiębiorców, czy my jesteśmy w stanie w tydzień przeanalizować takie zgłoszenie, każde.
Po drugie, następna kwestia to są informacje na temat zgłoszeń zewnętrznych. Tutaj ten termin na wskazanie tego elementu procedury został odsunięty w czasie, bo zgłoszenia zewnętrzne zostały odsunięte w czasie o 6 miesięcy od dnia publikacji, bo o ile procedury wewnętrzne mają być wdrażane u odpowiednich przedsiębiorców tak naprawdę już w 3 miesiące po ogłoszeniu tekstu ustawy, bo wtedy ona wchodzi w życie, o tyle w procedury zewnętrzne są zgłaszane, wchodzą w życie dopiero po 6 miesiącach, więc tutaj tą informację mamy trochę przesuniętą. To chociaż moim zdaniem od razu tak naprawdę trzeba byłoby już ją ująć, żeby później procedury sygnalizacyjne nie aktualizować. Są też elementy opcjonalne. Ustawodawca wskazuje, co procedura może dodatkowo zawierać. To są elementy opcjonalne. Mogą, nie muszą. To są dodatkowe obszary naruszeń. Tak jak mówiłem na samym początku, mamy katalog 17 w tej chwili bodajże punktów, obszarów prawnych, w których można dokonywać sygnalizacji, ale ustawodawca przewiduje, że można to rozszerzyć na przykład o kwestie wewnętrzne. Po drugie, to jest wskazanie czynników ryzyka naruszenia prawa. To dotyczy w szczególności tych obszarów wrażliwych, sektora finansowego, sektorów paliwowego, sektorów narażonych na większe ryzyko oszustw podatkowych. One tutaj mogą mieć wskazanie tych czynników sprzyjających naruszaniu prawa, pokazujących właśnie to ryzyko, żeby osoby, które tej procedury sygnalizacyjnej później, które będą ją stosować, które będą zainteresowane złożeniem sygnalizacji, były w stanie na przykład ocenić, jak wygląda, czy w tym sektorze to ryzyko na przykład występuje i wtedy zwracać szczególną uwagę na ewentualne naruszenia prawa. Następne to jest wskazanie informacji o możliwości pominięcia zgłoszenia wewnętrznego i dokonania od razu zgłoszenia zewnętrznego, bo proszę Państwa, taka możliwość ustawowo istnieje, jeżeli chodzi o dokonanie zgłoszenia. My możemy pominąć działanie wewnątrz firmy i iść od razu do Rzecznika Praw Obywatelskich. No i ostatni punkt, proszę Państwa, to jest wskazanie systemu zachęt do sygnalizacji, gdy naruszeniu danemu można zaradzić wewnętrznie. Także tutaj, jeżeli mamy taką sytuację, że sygnalizacja w szczególności jest taką sygnalizacją, która wskazuje na pewne naruszenia wewnątrz firmy, czyli na pewne nieprawidłowości w działaniu samej struktury i my jesteśmy w stanie je sami usunąć bez ingerencji podmiotów zewnętrznych, bez ingerencji urzędowej, czyli na przykład zmienić strukturę firmy, usunąć jakąś nieprawidłowość, która generuje na przykład problemy fakturowe, bądź też generują obszar ryzyka, to możemy wprowadzić dodatkowo system zachęcający do sygnalizacji. Tak? Ustawodawca tutaj w projekcie nie przewiduje oczywiście żadnego konkretu, to zależy do nas jako przedsiębiorców, jak to będzie wyglądało. Wspólne procedury, proszę Państwa, mogą zostać wprowadzone. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, ale nie więcej niż 249 osób mogą umownie ustalić wspólne zasady dotyczące przyjmowania, weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego. To dotyczy, tak jak mówię, umownie, tak? Musi być dokonane umownie, tak naprawdę ta umowa musi właśnie określać wszystkie te zasady dotyczące przyjmowania, weryfikacji, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, natomiast może to być dokonane wspólnie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne, zgłoszenie zewnętrzne, tak jak mówiłem od początku, to jest do RPO lub innego organu publicznego. Zasadą jest, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma za zadanie ocenić, czy doszło do naruszenia prawa i ustalić właściwy organ do podjęcia działań następczych. Inny organ, jeżeli dostaje taką sygnalizację w ramach zgłoszeń zewnętrznych, ma obowiązek ocenić, czy doszło do naruszenia i czy mieści się to w jego właściwości. Jeżeli chodzi o to, jak będą rozstrzygane spory administracyjne pomiędzy organami, to znaczy, jeżeli jeden organ uzna, że jest niewłaściwy, drugi przekaże komuś innemu, ten drugi też się uzna, że niewłaściwy jest, stosowane będą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. I ostatnia kwestia w prawie, to są ujawnienia publiczne, które są szczególnym kanałem dotyczącym sygnalizacji. Zasadniczo przewidziane, gdy istnieje takie podejrzenie, że zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne nie będzie działało, nie będzie skuteczne,
ewentualnie gdy naruszenie poważnie zagraża interesowi publicznemu i po prostu jest konieczne dokonanie ujawnienia publicznego, ewentualnie gdy zgłoszenie zewnętrzne naraziłoby tego sygnalistę na odwet, czyli nawet zgłoszenie zewnętrzne przez Rzecznika Praw Obywatelskich, nawet w ramach procedur, które są przewidziane, które mają zapewnić bezpieczeństwo, potencjalnie narażałoby taką osobę na odwet. Ewentualnie gdy zgłoszenie zewnętrzne, czyli za pomocą Rzecznika Praw Obywatelskich, innego organu publicznego, nie miałoby sensu w praktyce. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o właśnie tych kwestiach narażenia na odwet? Bo to jest kwestia tego, czego tak naprawdę obawiają się sygnaliści. I ustawodawca wskazuje tutaj system, przykładowy katalog działań odwetowych, które są niedopuszczalne względem sygnalistów, na które przedsiębiorcy muszą zwracać uwagę, jeżeli chodzi o właśnie to, co się dzieje po sygnalizacji. Bo przykłady działań odwetowych, proszę Państwa, są bardzo szerokie. To tak naprawdę jest kwestie takie bardzo oczywiste, zawieszenie, degradacja, wysłanie na przymusowy urlop, zwolnienie bądź działanie równoważne, a nałożenie kary dyscyplinarnej, zastraszanie, mobbing, wykluczenie. Ale proszę Państwa, przykładem działania odwetowego może być umieszczenie na swoistej czarnej liście, czyli utrudnianie dalszego zatrudnienia. Może być wstrzymanie szkoleń, może być zmiana czasu pracy albo miejsca jej wykonywania, jeżeli nie jest uzasadniona w sposób prawidłowy. To może być nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli zachodzą do tego odpowiednie okoliczności. To może być skierowanie na badania psychiatryczne bądź na badania lekarskie innego rodzaju, jeżeli nie ma ono charakteru uzasadnionego, tak? Czyli jest wymierzone właśnie jako taki swoisty odwet. No bo, proszę Państwa, oczywiście to nie oznacza, że jeżeli kogoś zwolnimy, a wcześniej dokonał sygnalizacji, to na pewno będzie to działanie odwetowe, bo jedno z drugim może nie być związane. Jeżeli natomiast jest związane, to wtedy staje się działaniem odwetowym. Proszę Państwa, za działanie odwetowe sygnalista ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce, nie niższe, czyli ma prawo domagać się wyższego odszkodowania, jeżeli wykaże, że wysokość jego szkody przewyższa tą kwotę, natomiast to już ciąży na nim obowiązek wykazania, że to odszkodowanie jest mu należne. Oczywiście ma też prawo do zadośćuczynienia, czyli naprawienia krzywdy, czyli tej straty moralno-psychicznej, której doznaje. Natomiast, proszę Państwa, ustawodawca też, i o tym też warto pamiętać, wprowadza system odszkodowań za kłamliwą sygnalizację, czyli za sygnalizację nieprawidłową. Jeżeli sygnalista, i tu w cudzysłowie, bo to nie jest sygnalista, działa świadomie i podaje kłamliwe informacje, to osoba pomówiona, bo to de facto jest pomówienie i zapewne z punktu widzenia prawa karnego mogłoby być też tak kwalifikowane, może się domagać odszkodowania, ale jest to odszkodowanie od tego sygnalisty, czyli od osoby, która go pomówiła. Jeżeli chodzi o sankcje, proszę Państwa, tak naprawdę ustawodawca zdecydował się w projekcie ustawy na sankcje wyłącznie o charakterze prawnokarnym. Mamy sankcje wobec osoby, która uniemożliwia lub utrudnia złożenie sygnalizacji, czyli działania po prostu przeciwko sygnaliście, i samej sygnalizacji, co może skutkować grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Może to być zaostrzona odpowiedzialność, jeżeli w celu uniemożliwienia lub utrudnienia sygnalizacji stosowana jest przemoc bądź podstęp. Jeżeli podejmujemy działania odwetowe wobec sygnalistów, również mamy za przewidzianą odpowiedzialność karną za przestępstwo. Tutaj kary ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, grzywny przy uporczywym działaniu, czyli takim wielokrotnym, może być ta kara pozbawienia wolności do lat 3 nawet zastosowana. Ujawnienie tożsamości sygnalisty również ma być karalne, ale proszę Państwa, niewprowadzenie procedury bądź ustanowienie jej z istotnym naruszeniem wymogów ustawowych ma być wykroczeniem. Czyli
Zagnębienie sygnalistów, przestępstwo, odpowiedzialność karna, nawet kara pozbawienia wolności, za brak w jakiejkolwiek procedury, tylko grzywna za wykroczenie. Mówię tylko, bo proszę Państwa, postępowania wykroczeniowe to są postępowania tak naprawdę nieskuteczne w praktyce. Natomiast znowu wobec sygnalisty w cudzysłowie, a więc zgłaszającego, który wie, że do naruszenia prawa nie doszło i dokonuje tego zgłoszenia tylko w jakichś celach osobistych, walki ze swoim jakimś przeciwnikiem politycznym, osobistym, osobą, która próbuje załatwić sobie jakiś konflikt firmowy, taka osoba też podlega karze, więc tutaj jest też odpowiedzialność nie tylko na tych, którzy mają rozpatrywać sygnalizację, którzy mają temu sygnaliście pomóc, ale też sam sygnalista musi być świadomy tego, że jeżeli wie, że do naruszenia nie doszło, a i tak korzysta z tych mechanizmów, może to podlegać karze ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, jak z naszej strony, z perspektywy mojej, wdrażać te procedury dotyczące sygnalistów, czy w ogóle wszelkie procedury, to jest, proszę Państwa, po pierwsze dostosowanie jej do specyfiki własnej organizacji. To jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań, zgodnych z regulacjami też sektorowymi, które w danej dziedzinie obowiązują. Bo proszę Państwa, to, że przepisy o sygnalistach są przepisami o charakterze generalnym, nie oznacza, że straciły na znaczeniu przepisy na przykład o ochronie sygnalistów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wręcz przeciwnie, one powinny być wzajemnie komplementarne, one się powinny zazębiać, to powinno być zgodne. Znowu powinna być przeprowadzona właściwa komunikacja i wdrożenie tych procedur, tak żeby firmy były w stanie sobie tutaj działać. I realizowanie w praktyce, proszę Państwa. To procedura, która jest wdrożona w firmie, musi być realizowana w praktyce. Jeżeli ona jest wdrożona tylko jest sztuką dla sztuki, to poza tym, że no, jest przyjęta, leży sobie w szafie i kurzy się, to ona nie realizuje swoich celów. Nie realizuje tego, co ustawa przewiduje i nie zapewnia Państwu też należytej ochrony. Państwu jako przedsiębiorcom należytej ochrony. Z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. Ja oddaję głos teraz Pani Urszuli, która opowie o praktycznej stronie zagadnienia. Bardzo dziękuję Pani Mecenasie. Mam nadzieję, że mnie słychać bez problemu. Ja może tak się króciutko też przedstawię naszą firmę. My dostarczamy systemy whistleblowingowe już od 2010 roku. Też jesteśmy firmą szwedzką, więc trochę inne tutaj mamy doświadczenie w tym względzie. Dane nasze są hostowane na serwerach w Szwecji, więc tutaj nic nie wychodzi poza Unię Europejską i jesteśmy też firmą certyfikowaną ISO 27001. Posiadamy już taką światową bazę klientów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, praktycznie w tym momencie na każdym kontynencie, natomiast oczywiście skupiamy się na tych krajach Unii Europejskiej i powiem, że naprawdę już przechodziliśmy przez masowe wdrożenia w zeszłym roku, ponieważ te przepisy praktycznie weszły wszędzie poza Polską i Estonią na chwilę obecną. I też chciałam się tutaj z Państwem podzielić trochę tutaj naszym takim europejskim doświadczeniem i tutaj Pan Mecenas wskazywał też na te regulacje w polskim projekcie ustawy, natomiast ja też chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o grupy kapitałowe, są konkretne właśnie wytyczne unijne w tym obszarze, które mówią, że firmy w ramach grupy kapitałowej, jeżeli mają powyżej 250 pracowników, muszą mieć wydzielone kanały whistleblowingowe, natomiast te firmy rzeczywiście, które mają między 50 a 249 pracowników, one mogą się takimi kanałami dzielić, natomiast też jeszcze powiem tutaj Państwu od tej strony takiej bardziej praktycznej, ponieważ w różnych krajach też jak Państwo, nawet widziałam jakieś takie pytanie, które się pojawiało, spółka jest w Polsce, spółka jest druga, jest powiedzmy tutaj w Bułgarii, natomiast też warto wziąć pod uwagę, że te regulacje w innych krajach mogą być inne i czasami te dane chociażby, które są zbierane, na przykład nie wiem, powiem tutaj, że w Czechach zbiera się
dane, datę urodzenia na przykład tutaj, czy powiedzmy są inne terminy, jeżeli chodzi o przechowywanie takich danych, tak? U nas powiedzmy jest 36 miesięcy, natomiast w innych krajach powiedzmy jest to 5 lat, 8 lat, do 10 lat, nawet czasami rok czasu, więc też w zależności powiedzmy od tej kategorii zgłoszeniowej, więc jeżeli powinniście Państwo zwrócić uwagę, w szczególności jeżeli tutaj działacie w ramach grup kapitałowych, czy ten Państwa system jest rzeczywiście pozwala na tego typu ustawienia w zależności tutaj od różnych tutaj wymogów, które są w konkretnych krajach. Wiem, pewnie Państwo się też zastanawiacie nad tym, czy ten sygnalista w organizacji to powiedzmy przyniesie nam jakąś korzyść, czy powiedzmy, czy tylko będzie jakimś tam uciążliwym tutaj obowiązkiem dla nas. Dane tutaj pokazują, w szczególności tutaj na podstawie Report to the Nations z 2022 roku, że firmy o 33% szybciej wykrywają nadużycia, posiadając odpowiednie mechanizmy whistleblowingowe i o 50% jest ta niższa wartość strat u firm, które posiadają odpowiednie też mechanizmy w tym względzie. I nawet właśnie tutaj firmy tracą 5% przychodów z powodu różnego rodzaju oszustw, nie posiadając odpowiednich mechanizmów whistleblowing w tym względzie. Niektóre raporty mówią tutaj nawet o 7% w tym względzie, więc warto też oczywiście mieć to pod uwagę. Jeszcze jeżeli chodzi tutaj o nawet raport Pricewaterhouse, natomiast tą polską edycję, czyli badanie na polskich firmach w tym obszarze, i też często widzę, że te nadużycia, te nieprawidłowości, chociażby nawet w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Europy czy Europy Wschodniej są po prostu większe niż w Europie Zachodniej, więc też warto wziąć to pod uwagę. I tutaj chociażby ten raport polski mówi o tym, że 77% polskich firm poniosło właśnie wydatki związane z działaniami w odpowiedzi na różnego rodzaju nadużycia, ponad 60% nadużyć było też popełnionych z udziałem pracowników, a ponad 60% polskich firm poniosło stratę przekraczającą 400 tysięcy złotych. To są oczywiście tutaj dosyć spore też dane, które warto mieć tutaj na uwadze. Oczywiście obowiązek to jedno, natomiast też warto patrzeć powiedzmy poprzez ten kontekst taki też biznesowy, czy też wpływający na kulturę naszej firmy. Jeżeli chodzi o takie konsekwencje, oprócz tych konsekwencji takich regulacyjnych, czy warto, tak? Jeżeli chodzi o te konsekwencje biznesowe, to też może być oczywiście, czy czasami takie wykluczenie z przetargów, zamówień. Widzimy, że czym bardziej chociażby te w różnych krajach zostały wdrożone te przepisy, coraz częściej zaczynają się pojawiać taki wymóg w różnego rodzaju zapytaniach ofertowych czy zamówieniach, także firma, która nie posiada takiego kanału whistleblowingowego, nie może nawet startować, nawet nie może czasami złożyć takiej oferty. Najczęściej oczywiście to jest w tym momencie w różnych krajach unijnych, natomiast bym powiedziała, że już miałam takie też przypadki w Polsce, gdzie przychodziły firmy, które chciały wdrożyć jak gdyby na CITO tego rodzaju kanały, ponieważ nie były w stanie tutaj nawet czasami przedłużyć współpracy ze swoim klientem. I czasami nawet to mogły być firmy, które były poniżej 50 pracowników, natomiast taki obowiązek tutaj sobie postawił ich klient. To mogą być też, jeżeli chodzi o konsekwencje, jakieś trudności, może być to utrata też wypracowanego wizerunku czy zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o te konsekwencje wpływające na kulturę naszej organizacji,
To czasami jest tak, że pracownicy nasi odchodzą, tak, mamy jakąś dużą rotację, zastanawiamy się, wydaje nam się, że wszystko przecież robimy to, co trzeba, wszystko jest w porządku, natomiast widzimy, że pracownicy nie są zmotywowani, mamy czy złą jakąś tam opinię ewentualnie na rynku, na jakichś różnego rodzaju portalach, więc warto też tutaj pod tym kątem mieć to na uwadze, w jaki sposób możemy zadziałać pozytywnie i stworzyć etyczną i transparentną organizację. Proszę Państwa, tutaj już chciałam przejść przez, pokazać, jak taki system może działać w praktyce, natomiast zanim jeszcze tutaj przez to przejdziemy, chciałam zwrócić też Państwu uwagę, bo pewnie też Państwo analizujecie, jakie kanały wdrożyć generalnie w Państwa organizacji. Jak oczywiście są tutaj różnego rodzaju takie kanały, no wiadomo, że proste, typu nie wiem, e-mail, czy formularz, czy jakaś tam skrzynka w siedzibie, natomiast warto też się pochylić nad tym i zastanowić się, w jaki sposób, czy rzeczywiście te wszystkie wymagania, które są dotyczące właśnie kanałów whistleblowingowych i ten konkretny, który tutaj zastosujemy, będzie spełniać te nasze wymogi. Na przykład, jeżeli chodzi o jakieś tam automatycznie usuwanie zamkniętych spraw, czy jakieś właściwe prowadzenie dokumentacji, czy tą dwukierunkową komunikację z sygnalistą, czy wszelkiego rodzaju powiadomienia, o których też mówił pan mecenas w tym względzie, tak, czyli ten powiadomienie do sygnalisty właśnie w przeciągu 7 dni, że otrzymaliśmy taką sprawę i też ten 3-miesięczny okres na zajęcie się z sprawą, więc czy ta opcja właśnie chociażby tej poufności zostanie spełniona, tak? Jakie będzie bezpieczeństwo dla sygnalisty? Przykładowo, jeżeli chodzi nawet o taki formularz na stronie, to nie ma, jeżeli firma wystawi to na swoich własnych serwerach, nie ma problemu, żeby wyciągnąć z jakiego adresu IP przyszło dane zgłoszenie, więc jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić chociażby, kto daną sprawę złożył. Nie tak rzadko. Czy też jeżeli chodzi o nawet e-maila, e-maila można zmodyfikować, e-maila można usunąć z serwerów, więc nie jest to powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o jakieś automatyczne usuwanie wiadomości, czy też właśnie prowadzenie tej dokumentacji, tutaj będziemy mieć problem w tym względzie. Jeżeli chodzi o nasz system, staraliśmy się skupić na dwóch aspektach, czyli właśnie zapewnieniu bezpiecznego i przyjaznego systemu, który będzie spełniał wymogi prawne oczywiście w Polsce, ale też i we wszystkich krajach tutaj unijnych i będzie na tyle elastyczny, żeby można było go zastosować też w wielu różnych krajach. Jeżeli chodzi o tą łatwość w konfiguracji i użytkowaniu, czy też zarządzaniu takim systemem, powiem tak, że mamy już jakby spersonalizowane, gotowe treści na stronę w ponad 35 językach, które można w łatwy sposób zmodyfikować pod swoje własne preferencje, dostosować, dodać właśnie logotypy państwa, firmy, kolorystykę strony i też można tutaj bezpiecznie komunikować się poufnie czy też anonimowo z sygnalistą. Otrzymujemy powiadomienia o nowych wiadomościach, czy też możemy tutaj zarządzać sprawami poprzez taki już rozbudowany bardzo system w tym względzie, który też przypominam nam o terminach, jest ta kontrola dostępu dla użytkowników, dokumentacja i też statystyki. Proszę Państwa, staramy się też, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie też szyfrowania danych sprawy, też zapewniamy tutaj bezpieczną weryfikację wieloskładnikową, tak jak wspominałam, jest ten dziennik sprawy, jest dziennik użytkownika i dziennik konta,
i są to też no, takie rzeczy, które warto wziąć też pod uwagę, które Państwo będziecie wybierając taki system, czy wybierając taki kanał właśnie tutaj do zarządzania sprawami. Jest ścisła kontrola dostępu użytkowników, przeprowadzamy też zewnętrzne testy penetracyjne i czy też redundacje danych. Pokażę też Państwu, jak taki system może działać w praktyce. Już na konkretnym tutaj przykładzie. Panie mecenasie, proszę mi tylko potwierdzić, czy Państwo widzicie. Ja widzę. Super, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, więc to jest taka przykładowa strona usoblogowa, więc Państwo, gdyby komunikujecie wtedy gdzieś na swojej stronie na przykład link taki, który będzie później prowadził do takiego kanału whistleblowingu, wewnętrznego kanału dla sygnalistów. Możecie Państwo oczywiście tutaj dodać swój własny logotyp, czy taki duży obraz na stronie startowej, określić w jakich strona jest dostępna językach. I tak jak wspominałam, tych języków mamy ponad 35. Mamy też tutaj, to są takie standardowe teksty, które można w łatwy sposób w panelu administracyjnym już przeedytować, biorąc pod uwagę na przykład, nie wiem, czy będziemy komunikować, że chcemy, żeby była ta, powiedzmy, poufność, anonimowość w zgłoszeniach, czy tylko i wyłącznie poufność, czy tylko na przykład, nie wiem, anonimowość, jeżeli taka będzie tutaj potrzeba. Możemy też podać dodatkowe kanały raportowania. Na takiej stronie wtedy ten sygnalista może przesłać zgłoszenie lub sprawdzić status zgłoszenia już opublikowanego, podając tylko i wyłącznie numer sprawy i kod weryfikacyjny. I możemy tutaj jak najbardziej przesłać takie zgłoszenie. Ja już tutaj wprowadziłam takie przykładowe zgłoszenie. Chciałam też tutaj jeszcze wspomnieć, że gdybyście Państwo potrzebowali, może być taki dostępny też od razu, udostępniamy też taką opcję wiadomości głosowych, gdzie taki sygnalista jest w stanie właśnie nagrać swoje zgłoszenie do 10 minut. Ten głos jest też zniekształcony, on dostaje numer sprawy, kod weryfikacyjny, więc też po tych danych jest w stanie kontaktować się z Państwem, sprawdzać, co się zadziało z tą jego sprawą, czy też odpowiadać na Państwa pytania w tym względzie. I chciałam też pokazać właśnie, tak standardowo w formularzu jest poufność, anonimowość, natomiast tak jak wspominałam właśnie, można to dostosować pod Państwa preferencje i tutaj taką przykładową sprawę wprowadziłam, powiedzmy jestem pracownikiem, powiedzmy jaka kategoria, kogo dotyczy, jednostka organizacyjna, kraj, co się stało, no powiedzmy tutaj, że Mateusz Kowalski regularnie stosuje agresywne, poniżające zachowania wobec pracowników swojego zespołu, wyśmiewa, obraża, wyklucza ich z projektów, załącznie przesyłam dowody. Tutaj mamy, gdzie doszło do wykroczenia, kiedy doszło, czy podjęłaś jakieś inne działania w związku ze sprawą. Możemy załączyć tutaj pliki do tej korespondencji. Te pliki mogą być w różnych formatach. One są też czyszczone z metadanych, żeby jakieś tam, powiedzmy, właściwości pliku nie pozostawały. I też oczywiście są czyszczone te dane z adresów IP, więc jeżeli przychodzi ta sprawa do Państwa, nie widzicie Państwo, z jakiego adresu IP przesłał ten nasz sygnalista sprawę. Dostajemy właśnie numer zgłoszenia, kod weryfikacyjny, który możemy sobie zapisać, podesłać na jakiś prywatny adres mailowy, też nie ma problemu, żeby taką sprawę złożyć przez zwykłą przeglądarkę w smartfonie, jakby nie ma konieczności instalowania żadnej aplikacji w tym względzie. I też mając te dane, jesteśmy w stanie sprawdzić, co się zadziało z tą naszą sprawą, też przejrzeć ten raport, który wcześniej wprowadziliśmy i czy odpowiedzieć na pytania osób, które tutaj się zajmują tą naszą sprawą. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą sprawę, która przychodzi, dostajemy informację mailowo, że powiedzmy jest, no, pojawiła się nowa sprawa, żeby przejrzeć całe, pełne szczegóły tej sprawy. Oczywiście musimy tutaj zalogować się do systemu, ponieważ na mailu jest tylko i wyłącznie informacja, że pojawiła się nowa sprawa. Nie mamy informacji w tym względzie, jeżeli chodzi o ten raport, który został wprowadzony przez sygnalistę. Możemy ją przypisać, tą sprawę, do konkretnej osoby.
możemy określić, czy ta sprawa jest tą sprawą o naruszenie prawa, czy też nie. Możemy określić poziom ryzyka dotyczący sprawy. Możemy też w razie potrzeby zmienić ten ostateczny termin odpowiedzi, przeeksportować tą naszą sprawę do pliku PDF-a lub do Excela, dodać podsumowanie, widzimy też ten numer sprawy, kiedy zostało zgłoszenie utworzone, z jakiego kanału przyszło, ponieważ tutaj też w systemie możemy wprowadzić sprawę z innych kanałów, na przykład, nie wiem, kanału listownego, czy spotkania osobistego z sygnalistą, czy też innego, gdybyśmy chcieli mieć to wszystko w jednym miejscu, żeby nam jakieś terminy, liczby, powiedzmy tutaj, nie uciekły. Często się też zdarza, że ten sygnalista wprowadzi sprawę, która ma, powiedzmy, błędną tą kategorię, tak? Więc też mamy tutaj opcję zatwierdzenia tej kategorii wewnętrznej. Te kategorie wewnętrzne też mogą być inne niż te, które są w formularzu. I tak jak przykładowo tutaj możemy wprowadzić tutaj tą właściwą kategorię dla danego zgłoszenia, która będzie mieć później wpływ na statystyki. Mamy informację, jeżeli jest pytanie w formularzu o kraj, jednostkę organizacyjną, to też wtedy ta odpowiedź tutaj się znajduje. Mamy informację z naszego raportu, możemy też komunikować się w ramach, możemy się kontaktować z sygnalistą. Jak Państwo tutaj widzicie, jest od razu, możemy sobie ustawić, żeby takie wiadomości automatyczne zostały wysyłane od razu, powiedzmy, jeżeli ktoś z zespołu wyjaśniającego otworzy taką sprawę, taka wiadomość może iść z automatu. To jest taki tylko i wyłącznie wzór informacji i też widzimy, czy ten sygnalista przeczytał tą naszą wiadomość, czy też nie. Możemy sobie też różnego rodzaju tutaj wzory odpowiedzi przygotować i powiedzmy w zależności tutaj od tej naszej sprawy możemy określić konkretne pytania, które tutaj będą mieć w konkretnym w tym przypadku zastosowanie, dołączyć pliki do tej korespondencji, wysłać wiadomość. Możemy też tutaj kontaktować się w ramach zespołu wyjaśniającego, czy też po prostu przesłać zwykłą notatkę i też dołączyć pliki w ramach, jeżeli to jest przydatne. Mamy też dziennik sprawy, więc wszelkie informacje w zakresie tutaj tej naszej sprawy są też odnotowane i też możemy powiązać sprawę tą z inną sprawą, którą prowadziliśmy, natomiast to nie jest tak, że te sprawy są automatycznie ze sobą łączone, tylko jest jakby informacja, że ta sprawa jest powiązana z sprawą o takim i takim numerze. Mamy też tutaj wersję zredagowaną, która służy nam do anonimizacji pewnych informacji, które zawarte są w sprawie, gdybyśmy chcieli z kimś porozmawiać na temat tej konkretnej sprawy, to możemy sobie ściągnąć taki raport wersji zanonimizowanej. Mamy też tutaj możliwość ściągnięcia z tych zgłoszeń do jak najbardziej do Excela, gdyby była taka potrzeba, czy też dodania zgłoszeń z innych kanałów, gdybyśmy chcieli mieć to wszystko w jednym miejscu, więc możemy wprowadzić tutaj konkretny kanał, czy na przykład osobistego spotkania z sygnalistą i też wprowadzić taki raport, żebyśmy mieli to wszystko w jednym miejscu. Te role też mogą być oczywiście różne, jeżeli chodzi o użytkowników i mamy, tak ja już w skrócie, 5 różnych ról, które mają różnego rodzaju uprawnienia i mogą mieć też ograniczone funkcje w tym względzie. I sama taka implementacja systemu jest dosyć prosta, intuicyjna, więc można wszelkie tutaj elementy, czy jeżeli chodzi o stronę startową, formularz raportu, czy stronę końcową, wszelkiego rodzaju ustawienia, można w łatwy sposób tutaj dostosować do Państwa jak najbardziej preferencji w tym względzie. Więc ja tutaj ze swojej strony bardzo już dziękuję. Zapraszam też do kontaktu, gdybyście Państwo mieli jakieś konkretne pytania w tym względzie. Proszę Państwa, teraz postaramy się szybko przez pytania, które pojawiły się na czacie,
6. Jeżeli chodzi o sytuację zgłoszeń anonimowych, gdy mamy tak naprawdę dwie osoby wyznaczone do obsługi tych zgłoszeń, przy czym jedna jest tak trochę na zastępstwo tej drugiej osoby i to ta właśnie osoba dominująca, nazwijmy to, która pierwotnie powinna się zajmować, chciałaby zgłosić, dokonać zgłoszenia anonimowego. Proszę Państwa, jak to rozwiązać w procedurze? No na pewno przekonstruować procedurę tak, żeby ona przewidywała możliwość dla każdego zgłoszenia, bo w takim wypadku ta procedura faktycznie nie spełnia swojej funkcji, jeżeli chodzi o dokonanie zgłoszenia anonimowego przez jedną konkretną osobę. No i to musi być uwzględnione po prostu przy jej pisaniu. Musi być albo wprowadzony system alternatywny na zasadzie takiej, że będzie to rozliczane, będzie po prostu niejako trochę losowo generowane to, jak ta obsługa ma wyglądać, albo będzie wprowadzony po prostu inny jakiś model swoistej eskalacji w tym zakresie, tak żeby po prostu ewentualnie tą anonimowość zapewnić. Jeżeli chodzi o akcjonariuszy i to, że nie działają oni w kontekście prawa pracy, znaczy w kontekście związanym z pracą, no można się poniekąd zgodzić, natomiast no, ustawodawca po prostu wprost ich wskazał. Wskazał, że sygnalistą jest osoba fizyczna w kontekście związanym z pracą, w tym akcjonariusz lub wspólnik. Nie mam co tu polemizować, to po prostu ustawodawca tak sobie to wymyślił, dość szeroko zakreślił. Czy spółki z grupy kapitałowej mogą mieć jeden system do zgłoszeń, raz jeden zespół globalny do prowadzenia postępowań wyjaśniających? Na gruncie polskiej ustawy nie ma co do zasady w tej chwili w zasadzie przeszkód do tego, poza pewnym jednym wyjątkiem, o którym zaraz wskażę, natomiast z wytycznych unijnych wynika, że takie przeszkody mogłyby być, więc tutaj na gruncie po prostu tego, że musielibyśmy też spełniać wymogi prawne w tych innych krajach Unii Europejskiej, no mógłby się pojawić problem, tak? Tutaj konflikt praw pomiędzy na przykład systemem polskim a systemem holenderskim, no mógłby powodować, że to rozwiązanie nie dałoby radę, nie mogłoby być stosowane. Co do osób, które zgłaszały nieprawidłowości w pracy w 2023, to jeżeli nie istniały w tym momencie regulacje sektorowe, czyli na przykład procedura sygnalizacyjna w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, no to one nie będą korzystały z rozwiązań dotyczących sygnalizacji. Tutaj oczywiście może być stosowane, są przepisy, które zapewniają ochronę takim osobom z punktu widzenia prawa pracy, no bo tutaj możemy mieć jakieś działanie o charakterze dyskryminacyjnym chociażby, natomiast no co do zasady nie będą podlegały tym regulacjom wynikającym z projektu ustawy o sygnalistach. Jeżeli chodzi o grupę kapitałową 25 pracowników w Polsce i w Bułgarii, 20 w Bułgarii, czy ona musi wprowadzić kanał do zgłoszenia? Proszę Państwa, jeżeli ci pracownicy w Bułgarii są zatrudnieni przez tę firmę, to tak, bo spełnią ona wymogi. Natomiast jeżeli są zatrudnieni przez spółkę, córkę, czy też przez inny podmiot, to formalnie znowu na gruncie polskich przepisów nie. Czy obsługę działań... Chyba, że są z sektora finansowego. Tak. Czy obsługę działań następczych oraz wyjaśniających można outsourcingować? Co do zasady powiedziałbym, że nie można tego outsourcować, tak nazwijmy to celowo, bo ustawodawca mówi wprost w tym projekcie, już Państwu, jak Państwo widzą, ja wolę pewne rzeczy wiedzieć, przeczytać niż mówić. No po pierwsze mamy wyznaczyć wewnętrzną jednostkę organizacyjną albo osobę w strukturach organizacyjnych lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, czyli tu możemy outsourcować, bo tu mamy wskazany podmiot zewnętrzny, natomiast później mamy bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą. Więc tego obszaru formalnie outsourcować nie można, natomiast mamy działanie wewnątrz jednostki organizacyjnej lub w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego. I proszę Państwa, ustawodawca tutaj nie wskazuje, że ta struktura organizacyjna podmiotu prawnego ma być strukturą obejmującą tylko jeden podmiot. Tutaj może to być, tylko to nie może być, moim zdaniem, nie może to być outsourcing tylko tego jednego, nazwijmy to, procesu. Widzę tutaj możliwość, natomiast jeżeli po prostu w ramach struktury organizacyjnej mamy zewnętrzną kancelarię, kancelarię czy zewnętrzny podmiot, który zapewnia obsługę w jakimś szerokim obszarze, że ten podmiot zostanie wykorzystany, no bo mieści się to w ramach struktury organizacyjnej danego podmiotu prawnego. Więc tutaj to powiedziałbym, że może być pewien wytryk. Tutaj wiem, że są głosy dotyczące tego, żeby to wyjaśnić na etapie jeszcze postępowań sejmowych, natomiast co do zasady można by było.
ale ostrożnie. Tu na pewno nie tak jednoznacznie na zasadzie takiej, że ten jeden konkretny przykład outsourcuje na zewnątrz. Tutaj to raczej by musiało być w ramach tej właśnie struktury dokonywane. Jeżeli chodzi o wskazanie procedury konsultacyjnej, to tutaj faktycznie jest to artykuł 24 tego projektu ustawy. Jeżeli chodzi o czas na wdrożenie, no proszę Państwa, projekt jest w tej chwili przyjęty przez rząd, najprawdopodobniej na dniach dosłownie trafi do Sejmu, zostanie skierowany do Sejmu, no później procedury sejmowe raczej powinny w miarę sprawnie pójść, bo proszę Państwa, no my za każdy dzień opóźnienia tak naprawdę płacimy kary, więc obecnemu rządowi nie opłaca się, tak powiem, czekać, nie wiadomo na co. Więc myślę, że wejdą te przepisy dość szybko. Jak tylko pojawią się w Dzienniku Ustaw, mamy 3 miesiące na wdrożenie. A czy inaczej, one wchodzą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu. No jak po ogłoszeniu wchodzą, nie ma później czasu jakiegoś takiego okresu implementacyjnego dla pracodawców, dla przedsiębiorców, więc musimy się w tych 3 miesiącach po wejściu w życie, znaczy po pojawieniu się ustawy w Dzienniku Ustaw się zmieścić tak, żeby w dniu wejścia w życie ustawy te regulacje już u nas obowiązywały, no co jest istotne z punktu widzenia tych obowiązków konsultacyjnych ewentualnie. Jeżeli chodzi o to, czy jednostka jest bezstronna i niezależna, co to w praktyce oznacza, no proszę Państwa, to zależy. No, musi być bezstronna i niezależna, czyli musimy z jednej strony zapewnić jej odpowiednie wyodrębnienie, na przykład wewnętrzne, czyli niezależność tak naprawdę od chociażby kadry średniego szczebla, to tutaj musiałaby być to osoba tak naprawdę odpowiedzialna, jeżeli już to co najwyżej maksymalnie przed zarządem, ale też i nie w pełni, tak? Czyli to musiałaby być niezależność podobna do tej, jaką mamy my, adwokaci, radcowie prawni, jeżeli chodzi o świadczenie usług prawnych. No i bezstronność, no tutaj też, no to musi być osoba, najlepiej to realizować tak naprawdę, no właśnie znowu przez wykorzystanie jakiegoś gremium, bo ono jest w stanie jakąś tam bezstronność pewnie łatwiej zapewnić, rozkładając to na kilka podmiotów. Więc no tutaj ten podmiot zewnętrzny, jeżeli miałby być wskazywany, to też musi odpowiednie gwarancje tej bezstronności zapewniać. No tutaj to może wynikać chociażby z kodeksów etyki, z podpisanych umów. Czy podmioty lecznicze są objęte obowiązkiem stosowania się do ustawy? Tak, są objęte, natomiast w wypadku podmiotów leczniczych sygnalizacji, przepisów dotyczących sygnalizacji, proszę pamiętać o jednym, nie stosuje się do informacji objętych tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych. Więc tutaj te procedury sygnalizacyjne nie będą raczej dotyczyły samej istoty świadczenia usług leczniczych, natomiast do tych kwestii obok, związanych z tym, z kwestii pomocniczych, jak najbardziej tak. No, mówiąc wprost, jeżeli w podmiocie leczniczym dochodziłoby do mobbingu personelu pomocniczego, to jak najbardziej mogłoby to być objęte sygnalizacją w ramach tego podmiotu leczniczego. Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań czy wyłączeń. W jednostkach samorządu terytorialnego, tak jak mówię, sytuacja, jeżeli chodzi o podmioty o zgłoszenia wewnętrzne, wygląda tak, że mamy w przypadku podmiotów będących jednostkami terytorialnymi, samorządu terytorialnego, przepisy dotyczące wewnętrznych kanałów zgłoszeń wykonują jednostki organizacyjne, z tym wyjątkiem, że nie stosuje się to do jednostek organizacyjnych gmin bądź powiatów mniejszych niż 10 tysięcy mieszkańców. Co do kanału zgłoszeń zewnętrznych, czyli tego kanału przewidzianego dla Rzecznika Praw Obywatelskich i innych organów administracji, tutaj mamy kanał, termin wejścia w życie faktycznie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Co do szkół, to też jeżeli są jednostkami organizacyjnymi samorządu i zatrudniają powyżej 50 osób, też muszą one odpowiednie w procedury wdrażać. Które jeszcze... Co do zachęt w wypadku, proszę Państwa, procedur anonimowych, no oczywiście, no tutaj istnieje, to jedno z drugim się kłóci, no ale takie są konsekwencje wyboru tego, że możemy mieć wprowadzony system anonimowy. Jeżeli chodzi o anonimowość sygnalizacji i o dochodzenie od niego odszkodowania, proszę Państwa, odszkodowania dochodzimy od osoby, która, ja to mogę nazwać pseudosygnalistą, on nie jest sygnalistą, więc tutaj w ramach postępowań cywilnych, sądowych może dojść do ujawnienia danych takich osób, tak? Więc tutaj jeżeli byśmy, taka osoba czułaby się pomówiona, taka osoba, w której ten sygnalista w cudzysłowie dokonał
no, pomówił ją w ramach procedury sygnalizacyjnej, ona mogłaby wystąpić na drogę chociażby postępowania karnego i w ramach tego postępowania karnego te dane sygnalisty anonimowego też by mogły zostać ujawnione. Czy radca prawny może pełnić funkcję whistleblowing officer? Tak, może pełnić, jeżeli zapewnia on odpowiedni poziom bezstronności, niezależności. No i jest wprowadzona procedura, która odpowiednio go lokuje w całym procesie, w odpowiednich miejscach tego procesu. No i zapewnia, że też, jeżeli byłyby zgłoszenia dotyczące tej osoby bezpośrednio, że też one gdzieś byłyby w jakiś sposób prawidłowo zaopiekowane. Realnie ile mamy czasu? No proszę Państwa, moim zdaniem tak naprawdę no mamy około 3 miesięcy. To tak bym powiedział, że to jest bezpieczny czas, bo ten projekt raczej myślę, że w kwietniu jest jeszcze szansa, że trafi pod obrady Sejmu i zostanie wdrożony, no a tutaj tego czasu dużo nie ma. Tak, i weźmy pod uwagę, że jeszcze są wakacje. Może być tak, że rzeczywiście ten obowiązek będzie na 31 lipca, tak podejrzewam. Znaczy ja tak podejrzewam, ale... Oczywiście mogę się mylić, więc może być tak, że to będzie sam środek wakacji, więc rzeczywiście pewnie bezpiecznie jest wdrożyć gdzieś tam do końca czerwca. Dokładnie. Jeżeli mamy wprowadzone procedury na podstawie dyrektywy, no to tak naprawdę w tej chwili pozostaje nam zaktualizowanie ich do przepisów ustawowych. Tak naprawdę tutaj istotne z punktu widzenia praktycznego to mogą być kwestie związane z ochroną danych osobowych, tak? Czyli kwestie związane z wymogami wynikającymi z ochrony danych osobowych, bo tutaj raczej te kwestie takie samej procedury, tego jak się przyjmuje zgłoszenia i tak dalej, to tutaj one od dyrektywy nie odbiegają aż tak bardzo, natomiast te kwestie związane z ochroną danych już w pewien sposób ustawa określa inaczej niż chciałaby tego dyrektywa, bo po prostu dyrektywa tego nie dookreślała, zostawiała to niejako po bok, więc no tutaj to faktycznie tak bym zrobił. Także no... Ja jeszcze właśnie tak też widzę... Pytanie właśnie, jeżeli chodzi o tą anonimowość, a dojście do ujawnienia danych. Ja też powiem Państwu jakby z doświadczenia chociażby naszych klientów, tym czym oni się dzielą, często właśnie udostępniając właśnie jeden i drugi tryb właśnie anonimowy i poufny. I mówią, że też chociażby jak ten sygnalista zgłasza sprawę anonimową i widzi właśnie, że on jest traktowany właśnie w odpowiedni sposób, jest w tym obszarze, to on jakby na pewnym etapie właśnie ujawnia też te swoje dane, więc też warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki też polskie, potencjalni sygnaliści, 70-73% dane pokazują, że chcą zgłosić sprawę w sposób anonimowy, więc to też jest pytanie Państwo, czy udostępnicie taką możliwość, czy nie, oczywiście, natomiast czasami ja też uważam, że warto mieć jakiś sygnał, nie zawsze musi mieć rzeczywiście widzieć, kto go zgłosił, natomiast jeżeli, nie wiem, jakaś kradzież byłaby w Państwa zakładzie pracy i ktoś nam zgłosił informację, to jesteśmy w stanie też pewne informacje zweryfikować nawet bez tych danych sygnalisty. Proszę Państwa, jeżeli więcej pytań nie ma, to my już dziękujemy, zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli mieliby Państwo pytania, czy to dotyczące kwestii praktycznego wdrożenia, czy kwestii prawnych związanych z przygotowaniem odpowiedniej procedury. Zapraszamy też do śledzenia nas, zarówno jeżeli chodzi o WhistleLink, jeżeli chodzi o Mariański Grup, jeżeli chodzi o Instytut Księgowości i Doradztwa Podatkowego. Proszę Państwa, nasze propozycje dotyczące tematyki sygnalistów też są przedstawione na stronie, której adres internetowy teraz pojawił się w czacie. Tutaj zapraszamy do zostawienia kontaktu, tak żebyśmy mogli z Państwem się skontaktować i ewentualnie wtedy zaprezentować bardziej już konkretne rozwiązania, tak, porozmawiać o bardziej konkretnych przykładach, o ewentualnym wdrożeniu. Także tutaj przez ten adres internetowy zapraszamy do kontaktu. Ja wiem też, że produkty, które przygotowuje Instytut Księgowości i Doradztwa Podatkowego dotyczące sygnalistów dla osób, które brały udział w dzisiejszym webinarze, też będą dostępne w preferencyjnej cenie. Także jeżeli to wszystko, to dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja również dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Do widzenia.